Film Farinelli został wyreżyserowany przez belgijskiego reżysera Gérarda Corbiot. Jedynym problemem, jaki miał Corbiot, było właśnie znalezienie głosu, żeby w tym głosie były zawarte wszystkie parametry, które miał Castrat, to znaczy olbrzymia skala, niesamowita klarowność dźwięku, ale jednocześnie głos ni dziecka, ni kobiety, ni mężczyzny. Niesamowita elastyczność głosu i możliwości oddechowe, co można było niestety albo wykreować sztucznie poprzez komputer, albo połączyć dwa głosy. Więc on zdecydował połączyć głos kontratenora z sopranem. Tym drugim głosem jest znakomity kontratenor altowy amerykański, Derek Lee Ragin. To była kwestia przejmowania sztafety, jakby to można prosto określić, że w momencie, kiedy skala kontratenora się kończyła, mój głos jakby wchodził w grę. Są już trzy złote płyty, jedna belgijska i dwie francuskie. Ja myślę, że jest to jakiś taki fenomen, była jakaś taka potrzeba być może pokazania takiej osobowości na ekranie, która jest jakby wcieleniem trochę Michaela Jacksona, trochę Prince, trochę Davida Bowie. W końcu to był taki fenomen w tych czasach. Agentka wpadła na genialny pomysł, żeby wysłać moją kasetę z moim głosem do realizatorów filmu Farinelli. Znaczy słyszała po prostu o tym projekcie i głos mój zrobił duże wrażenie. Stwierdzono, że genialnie by się nadawał właśnie do połączenia z głosem kontratenora amerykańskiego, żeby wykreować głos Castrata Farinellego. Są utwory w filmie, które śpiewam ja sama i również kontratenor sam. Także, żeby nikt nie myślał, że to jest praca komputera, maszyny, bezdusznej maszyny. To są nasze głosy i nagrywane oddzielnie i nie nakładane jeden na drugi. W zasadzie nie wiadomo było, jak Castraci śpiewają. Także wszystko polegało na naszej wyobraźni.